Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Państwa, trzeci dzień maja 2021 roku, to jest ważny dzień w historii Polski, to jest zawsze taki dzień, gdzie patrzymy na karty historii, 230 dzisiaj rocznica, ale u nas mniej będzie o historii, więcej natomiast o boksie, głównie tym zawodowym. Janusz Pindera z nami, dobry wieczór. Łyś Kenelo, Maciej Miszkin, witam serdecznie i Kacper Bartosiak. Tam. Również witam dzisiaj Polish Canelo w studiu. Myślę, że też będzie czas, żeby porozmawiać o tym Canelo meksykańskim, który już za kilka dni będzie się bił z BJ Sandersem. Natomiast mieliśmy bardzo obfity ten weekend w dobre walki. Zawsze czekamy na heavyweight i doczekaliśmy się na wagę ciężką zarówno w Manchesterze, jak i w Carson w Kalifornii. To zaczynamy od Dereka Chisory, bo Derek Chisora, no można powiedzieć, od kilku lat jest takim zawodnikiem ogniskującym dużą uwagę, dostającym main eventy. Z tym w przeszłości różnie bywało. Natomiast w tej chwili Dereka chcą oglądać ludzie. Mam takie wrażenie, że jest szalona sympatia społeczna w stosunku do zawodnika pochodzącego z Zimbabwe. Walka z Parkerem, o samej walce, o waszych oczekiwaniach, o tym, co dostaliście względem oczekiwań i o punktacji sędziów. Zaczynasz? Mogę zacząć, oczywiście. Jeśli chodzi o oczekiwania, to gdzieś tam miałem takie oczekiwania w stosunku do tego pojedynku, że Parker będzie bazował na umiejętnościach pracy nóg i tym, żeby przejść obok walki, ale zwycięsko, a Derek będzie próbował wygrać i będzie próbował zamykać Parkera, zmuszać go do bójki. Taki też obraz był. Ja miałem punktację 114-113 na korzyść Parkera, bodajże do czwartej rundy Chisora wygrał każde starcie 1-2 punktami, dałem mu chyba jeszcze 12 i od piątego, chociaż te piąte było też bardzo wyrównane, mogło iść w drugą stronę, ja od piątego dawałem Parkerowi do 11, z tego co pamiętam. Także ja wypunktowałem 114-113 Chisora. No widzisz, jakby dać piątą rundę na przykład Chisorze, no to by tak wychodziło. Tamta była równa. Były też rundy, które nie dały się punktować inaczej, na przykład te pierwsze cztery. Wiecie co, on tak szczerze powiedziawszy, nie wiadomo, kto był gospodarzem tej walki. No właśnie. To jest... I w jaki sposób, no tutaj gdzieś patrzyli na pewne historie sędziowie, wiadomo, że oni są oczywiście niezależni, natomiast no też zwykle patrzą w tę samą stronę, którą patrzy promotor. Andy Lee, nowy trener Josepha Parkera, on był mocno zdziwiony po pojedynku. Nawet był niepewny, on się bał, jaki będzie werdykt. Mówił, relacjonował potem na gorąco, że nie jestem pewny, czy to wygraliśmy, Joe, jak czekali na ten werdykt, bo to była właśnie taka walka i mówi, że co tam, co można było, co się nie dało. No jeden sędzia pokazał, że absolutnie wszystko się dało, niestety był to sędzia z Polski. Bo to no tak, ale, jak no tak, ale punktować 116-111 dla Parkera w tej walce po prostu się nie dało. To jest jakiś, ale z drugiej strony sędzia Molenda zachował się bardzo dobrze. W walce Biwoła. Który przytomnie ten pojedynek, w odróżnieniu od tych, którzy punktowali go 115-114. Czyli można powiedzieć, że taka sinusoidalna forma Grzegorza Molendy. Dosyć wyraźnie, ale to co powiedziałeś, no tutaj sytuacja jest taka, że myślę, że sytuacja Parkera jest taka, on wciąż ma dobre bokserskie CV i w takiej sytuacji przy wyrównanych walkach mając Ediego Herna może liczyć na to, że jednak da się mu przewagę tą minimalną. To była taka dla mnie też remisowa walka, no z pełnym podziwem dla tego przeżywającego katusze zmęczenia Chisory, który wydawało się, że już nie wyjdzie do kolejnej rundy, bo tak dyszy, tak ten, a wychodził i atakował. Muszę wam powiedzieć, że sprawdziłem tą sprawę, no. Ponieważ w czasie walki pisałem SMS-y z doktorem. Czy nie był chory na COVID, tak? I on powiedział, że to jakby ewidentnie była reakcja po-covidowa, ten sposób, w jaki oddychał w narożniku. Następnie skontaktowałem się z moim przyjacielem i Dereka, przyjacielem Jurkiem Kopcem, który jest cały czas w kontakcie z Derekiem. Przeszedł rzeczywiście ciężko COVID. W ogóle bardzo się boi tego wirusa Derek Chisora. No także niewykluczone, że też to miało naprawdę duży wpływ na to, jak on się regenerował, jak oddychał w tej walce. Ja widziałem Chisora, jak oddycha, to jakbym
Dokładnie tak jak robił to Omielanczuk podczas sparingów i ostatnich przygotowań do ACA. On też miał problemy te pokazwidowe, też miał zajęte płuca i w ten sam sposób męczył się. To wygląda jakby on właśnie każda jednego runda była ostatnia, a jednak no, dał radę. Słuchajcie, co znaczy serce w tej walce? Bo to często nieraz się mówi tak bez pokrycia, prawda? Najważniejsze jest serce, charakter. Ale tutaj było to widać jak na dłoni. Znaczy ten facet po prostu jest i dlatego tak się Dereka dobrze ogląda po prostu. No, to jest facet po prostu, który wychodzi i nie bojąc się nikogo, walczy naprawdę tak, że tam naprawdę było dużo ciosów na korpus, na które być może też sędziowie nie zawsze zwrócili uwagi. Były niestety też ciosy w tył głowy w początkowej fazie, na które jestem szczególnie uczulony, chociaż nigdy tył głowy nie dostałem. Musi Derek dostać ostrzeżenie. Musi. Chciałem powiedzieć, że jeśli zabrać te wszystkie nieprawidłowe ciosy, które uderzył Chisora w tym klinczu, ale nawet bez klinczu, kiedy Parker robił głęboki unik, no to już ten obraz walki mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Tak samo z liczeniem ten cios też był taki, powiedzmy, dyskusyjny, bo to też w okolicy tyłu głowy. No ale to Parker obracał się w trakcie uderzenia ciosu, ale jeszcze, co można zaznaczyć, zobaczcie, jak Parker dobrze przyjmował te uderzenia. To mówiliśmy to przed programem. On ma głowę z betonu, no. Jak to Nowozelandczycy często... Samoa czy... Samoa, Nowozelandczycy często, oni mają to zgrubienie czaszki, tylko mają z przodu. Tutaj Chisora wiedział być może o tym tutaj zgrubieniu. Dostawał w potylicę, wiesz, ale z czaszką to jest tak, że jeżeli masz tutaj potylicę grubszą, to tutaj automatycznie, a czy jeżeli masz grubszą kościołową, to też masz minimalnie grubszą również i potylicę, bo tak mniej więcej to wszystko wygląda. Natomiast... Pamiętasz tą czachę Haumono, jak przyjechał? Haumono. To człowiek wizualizował, że nawet by się z nim w ogóle nie chciał zderzyć. Ale pamiętasz takiego z K1 Hunt? Mark Hunt. Mark Hunt, on w UFC później walczył i ja na podstawie tego, czy Ray Sifo, który założył teraz nową organizację MMA i na podstawie tego oglądałem kiedyś program, oni robili o tych Samoańczykach, oni mają specjalne zgrubienie w czaszce i tutaj gdzieś te połączenia nerwowe mocniej przykryte, także dlatego są tacy. Czyli są nierówne siły, można powiedzieć. No, słuchajcie, bo facet dostaje takiego prawego overhanda, jaki dostał Artur i go zmroziło automatycznie i Parker na przykład nawet tą rundę, w której leżał, on nie przegrał jej wyraźnie. Tak, on nie był zamroczony w ogóle. On nie był zamroczony. Czasie, stał normalnie. Słuchajcie, ale Chisora nie jest sama, a też potrafi przyjąć. Jest a Chisora z kolei z Zimbabwe, tak. Ale tutaj mieliśmy fajną jeszcze kwestię, ten taki kontrast, który wyszedł. Z jednej strony rzeczywiście serce, charakter Chisory, który chyba od właśnie czwartej rundy już na lampce, która się świeciła mocno tutaj rezerwą. Ale jeszcze jak się zerwał do tej 12 rundy, no, mając świadomość, że waży się to, w którą ten pojedynek pójdzie. I mnie przekonał tą ostatnią rundą. I tam był taki moment, który myślę pokazał wszystko, o co chodziło w tej walce, kiedy Parker nie poszedł za ciosem, na minutę przed końcem po prostu stanął, zmroził się, jakby bojąc się, nie będąc pewnym i siebie, i nie będąc pewnym, że ten Chisora rzeczywiście jest już tak ranny, jak mu się wydawało, lepiej było po prostu go nie ruszać. A Chisora w odpowiedzi ruszył na Parkera i szedł do końca, żeby tę walkę Słuchajcie, wygrać. Z nowym trenerem oczywiście Joseph Parker, Andy Lee, jak już wspomnieliśmy, z nowym trenerem też Derek Chisora. Nie wiem skąd taki w ogóle pomysł, że zatrudnił Badego McGirta w swoim narożniku. Bady jak to Bady, cały czas pozytywnie. Do przodu z uśmiechem na ustach. Natomiast jeszcze dwie sprawy. Po pierwsze, no jednak spójrzmy na te 11 porażek już w tej chwili Chisory i zastanówmy się, ile z tego było sprawiedliwych. Bo jednak tych splitów trochę miał, majority też i gdzieś tam wygrywał biznes. I druga sprawa, tak jak tydzień temu u nas tutaj Kamil Sokołowski mówił o tym, że Parker ciosu nie ma. Dużo nam powiedział. Tak tutaj potwierdziło się to, że Parker może przyjąć. Natomiast pytanie jest zasadnicze takie. Czy on pokazał w tej walce klasę mistrzowską? Mówisz o Parkerze. Czy to jest zawodnik, z którym można wiązać, no nie powiem większe nadzieje, tylko po prostu czy realnie ma szansę jeszcze raz usiąść na tronie mistrza świata? No bo ja miałem takie wrażenie, że nawet jak on w pewnym momencie zaczął być naprawdę celny i trafiał i był szybszy, no to w ogóle nie szedł za akcją. Miał kilka razy taką sytuację, żeby iść za swoim ciosem, żeby poprawić i rezygnował z takiego scenariusza. To był jego problem przed tym pojedynkiem. Chyba o tym się mówiło, że po walce z Ruizem on był, jeśli o to chodzi, o to zdecydowanie w ringu i ambicję taką zwykłą sportową, coraz z tym było słabiej. Ale ma też oprócz tego, że nie ma tej ambicji, to w pojedynku, kiedy ten przeciwnik nie jest topowy, ma bardzo szybkie ręce, ma odporność na ciosy i niezłe warunki fizyczne, więc to pozwala mu wygrywać z takimi zawodnikami, powiedzmy gatekeeperami, jakim w tym przypadku może być Derek Chisora. Natomiast nigdy nie będzie mistrzem.
No właśnie, to jest dla mnie fascynujący przypadek, to co się dzieje z Parkerem. I ja z jednej strony bym go nie skreślał, bo jednak ta twardość, którą on pokazuje, no to jest bilet właśnie do wielkich walk i to jest zawsze szansa, że gdzieś tam coś w jakimś pojedynku może wyjść. Nawet widzieliśmy z Joshua, on tę walkę przegrał bardzo wyraźnie, no ale jednak nie dał się skończyć i to był taki pierwszy moment, kiedy okazało się, że Joshua faktycznie nie będzie... Tak, jak nie masz ciosu, tak. Musisz liczyć, że ograsz tak, kogoś że o bardzo wysokich umiejętnościach tak. Na punkty. No. Tak. A na punkty, ale na punkty trzeba iść za akcją i właśnie to co mówię. On przegrał wysoko, ale nie dał sobie nic zrobić, ale chodzi o wygrywanie tych największych pojedynków. Ale... Przez ten mental Parker raczej nie ma szans wygrać. Ale Parker tak, bo to jest w ogóle złożona historia. Jak on ważył około 230 funtów, no to pamiętam, Larry Holmes się zachwycał jego lewym prostym. Wydawało się rzeczywiście, że to będzie ostry, dynamiczny cios, którym on będzie ustawiał i może to być jeden z najlepszych jabów w ogóle w wadze ciężkiej, jakie będą. Potem to wszystko zniknęło. On przybrał 15 funtów, potem 20 funtów, potem miał te różne sytuacje pomiędzy walkami. Cały czas to zmierzało tak trochę donikąd. Ja liczyłem, szczerze mówiąc, że ten nowy trener więcej, że zobaczymy więcej jakichś takich nowych elementów dających nadzieję. Nie zobaczyłem raczej za bardzo żadnego takiego elementu. Trudno zmienić takiego człowieka jak Parker, który jest, myślę, swoje zarobił. Wygląda na takiego w sumie grzesznego chłopaka, który oczywiście nie daje sobie w kaszę dmuchać, bo to jest naprawdę dobry pięściarz. Pamiętajmy, że on już w Igrzyskach Europejskich, jako młody chłopak młodzieżowy w Igrzyskach Europejskich, miał srebrny medal, tam przegrał z Joką. Był w Mistrzostwach Świata w Baku młodzieżowych w tym samym roku 2010 przegrał półfinale z Hrgowiczem, który w finale pokonał Jokę, a więc on był w gronie tych ludzi, o których dzisiaj mówimy, są wciąż przyszłością kategorii ciężkiej, a on jako jeden, bo on najwcześniej podpisał ten zawodowy kontrakt, został mistrzem świata. No rzeczywiście przy werdykcie, który mógł pójść w drugą stronę z Ruizem. Ruiz cały czas tego nie zaliczę. Walka była w Nowej Zelandii. Nie ma killer instynktu, nie ma instynktu zabójcy i dlatego po prostu nie idzie za tym ciosem. Jeszcze jedno o Parkerze, nie ma ciężkiej ręki, biorąc pod uwagę tych, których wymienialiśmy, bo oni twardą czaszkę, ale wszyscy mieli twarde kości i bili mocno, czy Hunt, czy Seaford, czy David Tua, powiedzmy, tutaj Parker mija się z tym, bo naprawdę te wyglądają bardzo szybko, on kawał chłopa, a ręce nie ważą. Ale myślę, że ta sobota nam pokazała w ogóle, że ta czołówka wagi ciężkiej chyba nie jest jednak tak mocna, jak nam się wydawało, bo mamy przykład w sumie z tych dwóch main eventów i wnioski są podobne, bo w obu wygrali zawodnicy z tego top 10, myślę, że w każdym top 10 znajdziemy i Parkera, i Ruiza, no ale w obu byli na deskach z zawodnikami odpowiednio 37-letnim, porozbijanym trochę i po wielu życiowych zakrętach Chisorą, no a w drugiej, no 40-letni Areola, który podłączył Ruiza w całej walce więcej niż Joshua w obu, więc no to pokazuje, że jest naprawdę ciekawe. Pójdziemy sobie do Stanów Zjednoczonych, tylko żeby to chronologicznie ułożyć, kiedy jedziemy? Proszę? Kiedy jedziemy? No, jedziemy w programie. Myślę, że tak około 35 minuty dojedziemy do Carson w Kalifornii. Natomiast zanim dojedziemy do Carson, to jeszcze kilka słów o tym, co mieliśmy tutaj na undercardzie, bo no, dla mnie naprawdę bardzo przeciętny, by nie powiedzieć beznadziejny Eubank Junior, który gdzieś tam nawołuje do walki z GDG, a to jest dzisiaj zupełnie inna półka. Mieliśmy Tennysona, mieliśmy fajną walkę kobiet, Taylor Jonas, mieliśmy też bardzo nisko na karcie Biwoła. Na undercardzie walka mistrzostw świata, na undercardzie to dziwna sprawa, bo sportowo wydawało się, że to jest lepszy pojedynek, ale tutaj kolejny zweryfikowany zawodnik, którego niby miał się bać Saul Canelo Alvarez, uciekł z tej wagi, żeby nie trafić między innymi na Biwoła, bo oczywiście Kowaliowo zdusił, bo był stary, bo miał mało przygotowań, ale Biwoła takiego to już by nigdy nie wziął. Ta walka pokazała, że Biwoł większych problemów nie powinien Alvarezowi zrobić. Moim zdaniem nie ma ani ciosu, ani nie byłby w tym pojedynku szybszy, jeśli chodzi o ręce. Canelo też zamyka świetnie ring, więc tutaj nie ma problemu. Richards to niezły jabber. Dobry lewy prosty, szuka konsekwentnie prawej ręki, świetne warunki fizyczne, ale też schematyczny, bardzo prosty, no nie ma nic poza tym i tutaj Biwoł na jego tle wypadł przeciętnie. Eubank to taka chyba zdecydowanie gorsza wersja Roya, bo on już całkowicie zmienił styl na Roya, jeśli popatrzeć na walki Roya Jonesa, to te same tempo walki. To chyba najbardziej rwane tempo walki, jakie było w historii Roy Jones Jr., kiedy on przechadzał się, szukał pojedynczych ciosów, szukał miejsca, gdzie może trafić, a później zarzucał takim
15-sekundowym sprintem, tylko tak, u Roya za tym szła siła uderzenia, u Roya za tym szła lepsza celność, no i w tych momentach, w których były te przerwy, nie dawał się trafiać rywalom. Tutaj jakby to wszystko nie grało tak, jak to było u Roya. To na plus, to na minus z tego undercardu. To jest w ogóle niesamowite. Myślę, że Eubank zdecydowanie na minus, jak na to, jakie były oczekiwania, jak na to, jak absurdalna to jest kariera, bo tutaj dotknąłeś bardzo istotnej sprawy. No to jest w ogóle niesamowite, że to mówimy o Chrisie Eubanku juniorze, który jeszcze 2-3 lata temu twierdził, że nie potrzebuje żadnego trenera. Po czym spotkał Roya Jonesa i teraz no właściwie traktuje go chyba lepiej niż swojego ojca, bo się do niego upodabnia fizycznie, upodabnia się do niego w ringu. Myślę, że jakby to był konkurs na sobowtóra Roya Jonesa, to by wygrał. Tak. Natomiast no nie o to trochę chodziło w tej walce. Ta walka pokazała, że absolutnie z zawodnikami, którzy mają ten lewy prosty na elitarnym poziomie, a o takich mówi Eubank, że chciałby z nimi walczyć, czyli Golovkin i Charlo, nie daje mu absolutnie żadnych szans, jeżeli on zbierał tyle lewych prostych od zawodnika bardzo przeciętnego, jakim Morrison jest. Oczywiście twardy, oczywiście pokazał serce, natomiast jeśli chodzi o bokserskie argumenty, nie miał ich zbyt wiele, a i tak widać było po twarzy Eubanka, że on te ciosy zbiera. Nie podobał mi się ten jego boks za bardzo, nie widzę specjalnie nic, co pozwalałoby przypuszczać, że on taką walkę z kimś z elity, z kimś z czołówki wygra. Z Muratą, jak mu zrobią walkę, być może tak, jak najbardziej, ale mówimy tutaj o Charlo Golovkinie, to nie ma szans, więc Golovkin na minus. Bivol mimo wszystko też na minus, bo ta walka pokazała, że no, to jest, mówimy o mistrzu świata, który miał siódmą właśnie obronę. No, czy jesteście panowie w stanie wymienić, poza Joe Smithem, jakieś jego poprzednie, te walki po prostu nie zapadają w pamięć. Czekaliśmy ponad rok na ten pojedynek, miał tak absurdalne przerwy w tej jego karierze, a po walce mówi... On naprawdę ma umiejętności. Ma umiejętności, moim zdaniem, fantastyczne. Nikt nie potrafi z niego zrobić gwiazdy. Ale to jest, Kacper, ale to jest właśnie ten skopuł. Ma takich, a nie innych rywali. Ja myślę, że po prostu gaśnie przez to. Jest gorszy niż był, prawda, rok czy dwa lata temu. Wciąż potrafi bardzo wiele, ale też w tych akcjach z Richardsem, który mi się podobał bardziej niż sądziłem w tej walce, wykorzystał swoje warunki, bo ta dwójkowa akcja lewy, prawy, tam kilka razy doszła i ten prawy wylądował na głowie świetnego defensora. Przecież Bivol naprawdę ma świetną obronę. Trzeba przyznać, nogami potrafi to zrobić rewelacyjnie. Ale tutaj był nijaki, przede wszystkim był nijaki. To jest zawodnik, który potrzebuje wielkiej walki. Tylko czy on taką wielką walkę dostanie? Bo on oczywiście jest w stanie zejść do kategorii super średniej. To nie jest dla niego żaden problem. Tylko czy on taką walkę dostanie? Ale czy on wygra taką walkę? Bo ja nie mówię, przeskok rywali będzie ogromny. Ale najpierw musi dostać taką walkę, bo tak to będzie. Co, będzie dalej bronił z takimi zawodnikami jak Richards tytułu, walcząc piąty, szósty na karcie, gdzie go praktycznie nikt nie ogląda, nawet w telewizorze, także to jest pewien problem. Natomiast wracając do tej gali, no, znakomita była walka kobiet, no taka jest prawda, w dużej mierze za sprawą Taszy Jonas, zawodniczki, która kapitalną walkę stoczyła z Terry Harper w sierpniu. To była taka walka, gdzie już wtedy mogła ten pojedynek wygrać. Tutaj też była na granicy. To jest świetna olimpijka. Pamiętam, jak kiedyś z Terem Pasiakiem rozmawiałem na jej temat. Zwróć uwagę, jak ona fajnie kontruje. Leworęczna, naprawdę z fajną kontrą. Natomiast tutaj trzeba przyznać, że no, charakter znów pokazała ta, no, wchodząca z tej swojej, przez lata lecą, ileż tych walk już Katie Taylor, kiedy wreszcie prowadzą do boksów, do kobiet rundy 3 rundowe, a czyli będą rundy 3 minutowe, prawda? I nawet jak zostanie te 10 rund, to myślę, że 3 minuty w rundzie diametralnie zmienią obraz wielu pojedynków. Będzie więcej pojedynków wygranych przed czasem. Ale pojedynek naprawdę... Przede wszystkim ten układ stylów, jak tam zadziałał. Świetnie się to oglądało. Zobaczcie, jak niewiele zabrakło, mielibyśmy tą zawodniczkę w Polsce, bo zakontraktowana przecież była walka Jonas-Sidorenko i wtedy Sidorenko i wtedy Jonas dostała walkę o Mistrzostwo Świata. Właśnie chyba z Harper. Bo Harper i dlatego no, zrezygnowała z walki o Mistrzostwo Europy. A jak raz pokazywała się w takim stylu, to już rynek brytyjski stoi dla niej otworem, gdzie jest bogaty. Tak, i te walki są i tam naprawdę i rywalki się... Ale zobaczcie, ale też promowanie swoich tutaj mówimy, no Hatton, który toczy którą walkę. Tak, no był... Syn Hattona, tak? Zero-rundową. Ja jeszcze czytałem, że tam jakieś kosmiczne pieniądze dostaje. Zawodnikiem, który ma 0-4, zawodnikiem 0-4 walczy przed mistrzem świata, przed taką mistrzostwem świata. Tak. I też tam szału nie było, taki... No drugi raz taki, znowu. Taki tak. Ricky Hatton. Słuchajcie, no to przenosimy się do Carlson, do Kalifornii, pewnie za chwilę o undercardzie tutaj też dosyć duża dyskusja się wywiąże, bo ta karta i ta gala była podzielona na dwie części.
W Polsce też zdaje się w dwóch telewizjach różnych, niezależnie od siebie. Natomiast zaczynamy od walki wieczoru, od walki w kategorii ciężkiej. Mocno odchudzony Andy Ruiz Jr. No i Chris Aerola, trzeba powiedzieć. Też mocno odchudzony, najlżejszy w karierze. Najlżejszy w karierze, ale boksujący 40-letni Aerola. No trzeba powiedzieć, tak jakby tutaj... Jakbyśmy mieli zacząć wierzyć Ruizowi, że to jest pierwsza piątka kategorii ciężkiej na świecie, bo tak go pozycjonował. Może jakby szedł jeszcze 3 funty, to do Bridger bardziej. Słuchajcie, nie ma co za roli się śmiać, bo... No, nikt się nie śmieje. W sensie i z jego poziomu, że przychodzi 40-letni facet, który generalnie w kategorii ciężkiej to nie jest jakiś zabójczy wiek, ale przychodzi 40-letni facet i tam mierzy się z czołówką. Bo pokazał i z Kownackim, i teraz z Ruizem, że to nie jest wypadek przy pracy. On jest na wysokim, światowym poziomie, jeśli jest tylko dobrze przygotowany. Z Kownackim miał ten problem, że w walce trafiały mu się kontuzje. On w ogóle w ostatnich pojedynkach za każdym razem miał jakąś... Teraz być też. Może ze zmęczenia. Teraz też dostał w lewy bark. W walce z Adamkiem też był uszkodzony. Tak jest. Także to tam był zdecydowanie mocz, ale on ogólnie od lat ma problem z tymi kontuzjami. No i też nigdy nie narzeka na te kontuzje, kontynuuje dalej pojedynek, choć ekspresyjnie pokazuje, że coś go boli. Ale tutaj Ruiz myślę, że po pierwsze, jakieś tam chyba narzucił na siebie dużą presję. Ten knockdown to też był podobnie jak w przypadku Parkera flash knockdown. On później był lewym sierpowym, tak, bardziej zamroczony w trzeciej rundzie niż w drugiej, ale już nie upadł. Podobnie zresztą z Joshua. On po knockdownie staje się jak zraniony zwierz, jeszcze bardziej niebezpieczny, bo rozpuszcza ręce. No i też tak naprawdę punktowo to wygrał ten pojedynek zdecydowanie. Tam zabrakło tlenu bodajże w którejś rundzie, ale jak już zobaczył, że jest w stanie kontynuować walkę, to też wrócił na swoje tory. Także ja bym tutaj nie ganił za bardzo Ruiza, nie stawiał nisko Aerola. Ruiz był odkurzony, być może gorzej zniósł ciosy i... No właśnie, ale to jest dosyć istotny element, tak, o którym wspomniałeś, że tutaj ta granica w pewnym momencie przesuwania tej wagi z dół musi być bardzo mądra, dlatego bo ta walka pokazała, że nagle ten byk, prawda, wprawdzie otłuszczony, ale jednak byk Ruiz tutaj naprawdę przyjmował te ciosy i inaczej przyjmował, gorzej przyjmował, zdecydowanie. Wątpię, żeby był rozbity po Joshule, bo w drugim walce z Joshule nie okazało żadnego w ogóle znaku tej pierwszej i myślę, że to jest waga. Jak on się ustabilizuje w tej wadze, to szybkość pozostania, być może ta odporność na ciosy wzrośnie. Słuchajcie, no bo też tutaj chyba z dwóch sędziów to jednak za wysoko troszeczkę wypunktowało to dla Andy'ego Ruiza na kartach, ale Aerola wszystko, co miał, to w tej walce dał. Trzeba powiedzieć, wygrał kilka rund, miał na deskach Andy'ego Ruiza. Mi się bardzo podobała też praca trenera Gosena w narożniku, bo jednak w zależności od stylu rywala, od walki, tak, to jest, taktycznie, kapitalnie przygotowuje Aerolę. To jest właśnie bardzo ciekawe, bo widzieliśmy zupełnie innego Aerolę niż z Adamem Kownackim. Tam stawiał na szybkość, tam zasypywał po prostu gradem przez to. Natomiast wiedział, że z Ruizem nie ma szans na szybko, bo ręce Ruiza są tak szybkie, że to jest po prostu recepta. Musiał boksować na kontrze, na błędach rywala. Ale boksował bardzo mądrze, no boksował w jedyny sposób, w którym miał jakieś szanse na to, żeby w tej walce dojechać jak najdalej i spróbować coś, a może coś się wydarzy z tym Ruizem. Nawet mniej niż na kontrze, bo wydaje mi się, że on tu boksował na przełamaniu, bo na kontrze to Ruiz kontrował jego cios, bardzo często wchodził tym unikiem nad lewą ręką i zaczął prawie trafiać. I jak rozwijał swój atak, to Aerola wbijał mu się w ten atak. Jakby Ruiz nie mógł w ogóle rozwinąć skrzydeł, cały czas się obawiał, żeby tego nie pójść za daleko z tym Aerolą. Tak, a szybko, bo po tym jak skarcił go Aerola już w drugiej rundzie, no to było przez kilka minut tak, że rzeczywiście Ruiz trochę poczuł respekt, którego myślę, że nie zakładał, że będzie go czuł w tej walce. No ale faktycznie to, co zrobił trener Gusen z 40-letnim Aerolą, który wydawało się, że no jest tak naprawdę już od paru lat poza poważną grą. Pamiętam przed walką z Adamem Kownackim, spodziewałem się dosyć przekonującej wygranej Adama Kownackiego. Przed czasem mi się wydawało, że Aerola jest skończony. Że miało, być nas, miało być nazwisko miało w CV nazwisko, Kownackiego. Tak. Natomiast teraz się wydawało, że znowu, że wyciągają go jeszcze starszego po kolejnej przerwie, że to się no nie może pytanie, czy on, dać, a znowu pytanie, czy on kończy po tej walce. No, bo no właśnie, ja szczerze mówię. Udzielił wywiadu i jak to Aerola powiedział szczerze, co sądzi na temat pracy sędziów. Jeden sędzia $300,000 dolarów, tak? Jeden sędzia dał trzy rundy Aerola i Aerola o to miał
pretensje. Chyba dwie nawet tam były. Tam było... ale, ale to ile daliście tam... rund Areoli? Nie wiem, trzy czy cztery. Ja chyba cztery plus jeden punkt za nogą. Tak, 115, 111. Ja trzy rundy takiego. Plus jeden punkt ja za tutaj nogą. Bym się nie sprzeczał od bardzo ilości rund. Rozumiem rolę, że by się czuł na pewno lepiej. Na a ile było? 118, 109. Tak, jedna była, no to tylko nie jedną rundę. Wysokim werdyktem i tutaj wylał się sporo goryczy, trzeba przyznać. Dosyć był taki no, wyrazisty w tym, co mówił. Natomiast, natomiast no, cała rola, no, on po prostu taki jest. Ja go pamiętam jeszcze, jak przegrywał tą walkę z Kliczko. Przecież to był 2009 rok. Wydawało się, że taki trochę taki nadmuchany półciężki. Przecież on boksował w kategorii półciężkiej i później przeszedł, no bo kochał jeść, prawda? I, mocno nadmuchali go tam, tą fajitą i burrito. I ta waga nigdy nie, później mu nie przeszkadzała. Ale później lata całe, przecież on takich walk, takich twardych stoczył, gdzie pokazywał charakter. Pamiętam te walki ze Stevenem, który wtedy był w najlepszym okresie swojej kariery bokserskiej, ta pierwsza szczególnie, to naprawdę była wojna piękna, znakomita. No i 40 lat, słuchajcie, jeżeli wierzyć tym pieniądzom, które tam podałem, jak oni zarobili. 300 i milion, tak? 300 i milion, ale to było pay per view, pamiętajmy. Nie, to do podziału i z tego co mówił, to Areola zarobi na pewno ponad milion. No jeżeli by zarobił nawet gdzieś tam koło miliona, no to nie sądzę, żeby przerywał karierę. No a jak tak sobie pomyślałem o takiej walce zupełnie naturalnej, o której nie pomyślałbym jeszcze w środę, czyli starcie teraz Chizory z Areolą, że to też byłaby fantastyczna walka, na zasadzie nie patrzymy na rekordy, nie robimy nic, nie patrzymy na rekordy, nie patrzymy na obronę przede wszystkim. Tak, 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 ale to by się oglądało i naprawdę nie miałbym nic przeciwko. Chyba, że Areola zrobił wagę 228 funtów, wrzuci jeszcze trzy do kategorii Bridger i może jeszcze spróbuje. Ale zobaczcie, komplementując Areolę, no jednak trzeba powiedzieć, że mimo zwycięstwa, które się za chwilę okazało przekonujące, no bo potem jednak była dosyć duża dysproporcja szybkości i trafionych ciosów, liczby ciosów w drugiej fazie walki. Ruiz ma charakter. Nie, no, tylko do czego zmierzam? Czy dzisiaj Ruiz podniósł swoją pozycję w hierarchii kategorii ciężkiej tą walką, czy wręcz przeciwnie, wygrał, a jest mnóstwo znaków zapytania. Ale słuchaj, ale to jest korzystne tylko dla Ruiza, bo on za chwilę dostanie mnóstwo propozycji, za chwilę będą chcieli wykorzystać szansę i wygrać z Ruizem, a Ruiz będzie lepszy w tych walkach, w których będzie się spodziewał, że będzie ciężko. Słuchajcie, no to łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi, nie z Chrisem Areolą w Kalifornii, tylko z Przemkiem Garczarczykiem w Chicago. Witamy serdecznie. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam. Są Przemek tacy zawodnicy, do których no my Polacy, ludzie, którzy się zajmują boksem, mają sympatię i będą sympatię mieć zawsze. I myślę, że w tym gronie akurat byli bohaterowie ostatniego weekendu, czyli Derek Chisora i Chris Areola, mimo że obaj swoje pojedynki przegrali. Na pewno tak, no bo to, co powiedział Janusz przed chwilą, no będziemy kochali pięściarzy, którzy dają wszystko. Którzy będą walczyć tak samo w pierwszej, jak w 12 rundzie. Którzy nie będą oglądali się na nic, tylko na to, żeby pokazać taki boks, jakiego kibice oczekują. To nie jest boks amatorski, to jest dla tych wszystkich. W tej chwili od razu uprzedzam pytanie, którego może nie być. Którzy chwalą Bivola za to, że wygrał z bardzo, bardzo przeciętnym zawodnikiem, mówiąc to, zrobił tylko tyle, co powinien. To jest boks zawodowy, gdzie płaci się za to, co zostawiasz w ringu. Nawiasem mówiąc, dwóch sędziów dało Areoli tylko jedną wygraną rundę i dlatego tak się zagotował. No, i miał w 100% rację. Natomiast Chisora, absolutnie się zgadzam, zawsze będzie sprzedawał halę. On jest takim Areolą w wersji Wysp Brytyjskich, wydaje mi się. To jest bardzo podobny pięściarz, który... Wiadomo, dostajesz to, za co zapłaciłeś, zawsze będzie kochany. Słuchaj, jak ci się wydaje? Po pierwsze, ile ostatecznie może wynieść ta garza Areoli? Po drugie, czy uważasz, że to była ostatnia walka Areoli? Po trzecie, no twoja opinia na temat pracy narożnika, bo my tutaj chwalimy trenera Gosena, znasz tego szkoleniowca doskonale, także jak ty spoglądasz na pracę narożnika? Jeśli chodzi o prasę narożnika, Joe Goosen to jest pierwsza trójka trenerów w Stanach Zjednoczonych bez dwóch zdań. Człowiek, który wie absolutnie wszystko o boksie, na ten temat może coś Andrzej Fonfara powiedzieć, ale zresztą każdy pięściarz. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, kiedy mówimy o Joe Goosenie. Każdy z zawodników go kocha. Areola przed walką mówił, że facet na treningach nie spuszczał mnie przez jedną sekundę z oka.
nie mogłem sobie pozwolić na chwilę odpoczynku, bo mówił, będziesz odpoczywał na treningu, to będziesz odpoczywał podczas walki z Andy Ruizem, tego nie możesz robić. Gość, który widzi rzeczy, które dobry trener powinien widzieć z narożnika. Uwielbiam tego trenera, ale powiem wam jedną rzecz, bo miałem parę okazji z nim usiąść przy szklaneczce wody mineralnej czy jakimś piwie. Rzeczy, które on potrafi opowiadać poza boksem, to o boksie potrafi opowiadać przez godziny. Natomiast aktorzy, życie w Kalifornii w latach 70. i 60. i 80. absolutnie mistrz świata, do tego fenomenalny kucharz. Naprawdę człowiek, który robi absolutnie wszystko. Przepraszam, że ci przerwę. A propos jeszcze trenera Gosena. Czy udało ci się wyciągnąć taką informację, skąd ten jego pomysł? No on jednak na takie dosyć oryginalne uniformy, biorąc pod uwagę narożnik. No bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego standardowego ubioru trenera w dresie elegancko czy w koszulce w narożniku, a tutaj jakby był gotowy od razu do pójścia na afterparty. Na afterparty i na dyskotekę. Wszystko, co jest związane z jeansem w różnych kolorach. Czarne, białe, niebieskie. Ulubione stroje Joe Gosena. Zawsze były. Mówił, że uwielbiał się w to ubierać, jak ma 18 lat. W jego głowie ciągle ma 18 lat. Czyta miliony książek rocznie. On jest takim bitnikiem pięściarskim. Do tego jest doskonałym komentatorem. Nie wiem, czy macie możliwość słuchania go, jak komentuje walki. Mamy. Ja uwielbiam słuchać. On trzyma tą, bo on razem komentuje z Lennoxem Lewisem, który komentować walk nie powinien. Natomiast na szczęście obok niego po prawej stronie siedzi Joe Gosen i te walki można oglądać. Chris Areola. Garza i czy to był ostatni taniec Nightmare'a? Na pewno nie. Przy czym ten milion to chyba nie, bo tutaj nie był podział równy procentowy, no bo wiadomo, że gwiazdą w tym pojedynku był Andy Ruiz Jr., więc trudno, żeby dostawał ten sam podział procentowy. Ja słyszałem, że Garza w sumie, no bo czekamy oczywiście na ten pay-per-view, które wyniki nie zostały jeszcze podane, prawdopodobnie jutro, jeśli w ogóle zostaną, bo nie muszą być, że to ma sięgnąć nieco ponad 500 tysięcy dolarów, co na 40-letniego Areolę to są po prostu niemożliwe pieniądze. To są po prostu szalone pieniądze i dlaczego miałby zrezygnować po walce 12-rundowej z byłym mistrzem świata, którego, nawiasem mówiąc, 15 minut temu przygotowując do spotkania z wami, widziałem, że Dylan White zmieszał Andy Ruiza z błotem, stwierdzając, że no jesteś kompletnym zerem. Znaczy kompletnym zerem, nie powiedział wasteman. Czyli takim jesteś nikim, skoro nie potrafiłeś wygrać z kimś tak obecnie słabym jak Areola. No ale wiadomo, że to Dylan chce kolejną walkę sobie zabezpieczyć, bo nigdy nie wiadomo. Czyli nie podziela tej opinii Andy'ego Ruiza, Dillian White, że jest w pierwszej piątce na świecie Chris Areola, jeśli mówimy o kategorii ciężkiej. Czy my coś więcej wiemy na temat konsekwencji tego, co działo się na trybunach podczas tej gali? No bo jednak wrócili kibice i bili się nie tylko w ringu tutaj. Ja ich doskonale rozumiem. Kalifornia jest jednym z tych stanów, w których przepisy koronawirusowe były najostrzejsze w Stanach Zjednoczonych. Przypominam, każdy stan ma zupełnie coś innego. Za parę dni będę w Dallas, gdzie można, nie wiem, pić browar na ulicy i bez maski. Tam nikt się nawet nie spojrzy na mnie. Natomiast Kalifornia była zamknięta przez ponad rok. To była pierwsza impreza otwarta tego typu w Kalifornii. Do tego miejsce, gdzie walczyli, to jest słynne War Grounds, czyli tereny wojenne nazywane z powodu, że walki się tam toczą, że tak powiem, mocne, ale również na trybunach przychodzą kibice. Nie wiem, czy widzieliście jednego z tych panów, który tak młot pneumatyczny tam trzaskał. No, taka jest specyfika. Nie mówię, że popieram, natomiast no, taka jest specyfika wszystkich walk, które toczą się na tym obiekcie w Carson. Byłem tam parę razy, rzeczywiście. Wiele barów dookoła, takich przenośnych barów objazdowych. Można zjeść dobre burrito, napić się 8 piw, no i gorąco jest, na ringu walczą, no to kibice się podłączają. Wracając do tego Dylana White'a, to ja myślę, że z tym nikim, czyli Areolą, miałby jeszcze duży problem, bo on też wirtuozem techniki nie jest. Zawsze ma problem z zawodnikami, którzy potrafią przyjąć jego uderzenie i oddać równie mocne. Przemek. Absolutnie się zgadzam, Maciek. A kto zwrócił twoją uwagę z undercardu, kto ci się podobał, kto cię zawiódł, jeśli mówimy o tej gali w Carson?
nic nie przebije Lary walczącego z gościem o przezwisku Płatek Kukurydzian. Nic. Absolutnie nic nie przebije. Walczę o regularny tytuł WBA. Nic nie przebije. Absolutnie nic. Gościu wyglądał, jakby śpiewał w chórze. Walczył, jakby śpiewał w chórze. Kolejny joke w wykonaniu WBA. Przewrócił się po pierwszym uderzeniu, które po części doszło, po części nie. Sędzia nawet nie próbował liczyć. Gościu się tarzał po... Chyba tego nie widzieliście, bo nie wiem, czy to było w pay-per-view w Polsce, natomiast to było poza pay-per-view w Stanach Zjednoczonych. I tu jest ja to komentowałem, Przemek. O, przepraszam, ale za późno się dowiedziałem, Maciek, że to jest za darmo. W Polsacie zapłaciłem $50. Ale powiedz mi, albo jesteśmy też ciekawi, jak wyglądała transmisja w Stanach Zjednoczonych. Całość była jakby w tym systemie pay-per-view, bo... Nie. To było tak, nie, że... Bo my w Polsce mieliśmy fragment tej gali w TVP Sport i resztę gali w Polsacie. Ten fragment, Sport Extra. Ten fragment, który był w Stanach Zjednoczonych otwarty, my mieliśmy w TVP Sport. W momencie, kiedy zaczęło się pay-per-view, u nas się przeniosło do Polsatu Sport. Tak, ekstra. A w Ameryce, żeby było śmieszniej, to zanim jeszcze to było na Foxie YouTube'owym. Czyli ta gala była pokazywana w trzech miejscach. Żeby ją zobaczyć, to trzeba było przełączyć się najpierw z YouTube'a, a później na Fox chyba 1, czyli kanał telewizyjny Fox 1, a później zapłacić te $50, czy tam 49 plus tax, 56 chyba wyszło, i oglądać te ostatnie pojedynki wieczoru. Natomiast to nic nie przebije. Lara kontra Cornflake, nie do przebicia. Teoretycznie najważniejsza walka wieczoru. Jak popatrzymy o tytuł mistrza świata, regularny czy nieregularny, jest w przedbiegach. Słuchaj, Maciek był zadowolony, bo 52 minuty był w pracy, kasa zarobiona i do domu, także szybko się mógł normalnie położyć spać. A możesz doprecyzować nam historię, a może inaczej, gdzieś taki background prawny tej no, szokującej historii z Verdejo? No bo jednak czytamy, że został aresztowany przez FBI i teraz się zastanawiam, gdzie on będzie sądzony? Czy on będzie sądzony w Puerto Rico, czy będzie sądzony w Stanach Zjednoczonych, jeśli tak, to w którym stanie? Puerto Rico teoretycznie podlega w jakiś tam, jest niby niezależne, a wszyscy wiedzą, jak wygląda rzeczywistość pod Stany Zjednoczone, natomiast szczegóły tego są dosłownie mrożące w krew, w grzyłach. Jakiś gościu jedzie, czyli Verdejo, oskarżenia. Muszę powiedzieć, bo zaraz tutaj YouTube'a zablokują. Podobno pojechał ze swoim kolegą, związał ją, wpuścił jej, wstrzyknął jej jakiś bliżej niesprecyzowany środek, który kupił w jakiejś takiej nie za dobrej dzielnicy, obwiązał ją drutem kolczastym, przywiązał do nóg jakieś betonowe cegły czy betonowe elementy budowlane, wyrzucił ją z mostu. Kompletny horror. A horror polega oczywiście z wielu względów, że to była jego kochanka, bo on ma żonę od ponad 10 lat. To nie jest żadna dziewczyna, którą poznał. Nie to, że ma jakiekolwiek znaczenie, no ale tak było. Co się stało z tym pięściarzem, który parę lat temu był uważany za jednego z najlepszych na świecie? No w pierwszej piątce na pewno, 3-4 lata temu. Nie wiem, to po prostu jest absolutnie horror. To jest na wielu pierwszych stronach, niestety, niesportowych gazet Stanach Zjednoczonych. No, pamiętamy historię Edwina Valero. W tej chwili gdzieś dołącza do niego Felix Verdejo. Czy Przemek Garczarczyk gościł na weselu w New Jersey? Jednej z turek Tomka Adamka. Nie, niestety nie przeszedłem testów covidowych. Nie, żartuję, bo wątpię, żeby u Tomasza Adamka były takie testy. Nie, niestety praca nie pozwoliła. Życzenia zostały złożone na odległość, także nie miałem możliwości tańczyć. Poza tym no, nie znam takich, którzy potrafią wytrzymać z Tomaszem Adamkiem w takich okolicznościach więcej niż jeden dzień. A dla Tomka taki jeden dzień to jest dopiero rozgrzewka przed prawdziwą imprezą. No, o czym wiemy. Ale patrząc na zdjęcia, to wyglądało, że Adamek z twarzy chudszy od swojego trenera, który tutaj chyba troszeczkę przebrał, albo mu gdzieś zasmakowała ta polska góralska kuchnia. Wracając do boksu, ty wybierasz się do Dallas, AT&T, Arlington Stadium, to już 8 maja. Duży boks, no bo zawsze jak gdzieś do ringu wchodzi Canelo, to nie idziemy spać i wszyscy szeroko otwierają oczy. Tym razem BJ Sanders. No pewnie nie spodziewasz się sensacyjnego rozstrzygnięcia. Nie spodziewam się sensacyjnego rozstrzygnięcia, natomiast tutaj
te nadzieje są rozbujane zupełnie w dwie strony, bo można znaleźć ludzi znających się na boksie, którzy twierdzą, że to będzie absolutna rzeźnia, to znaczy, że Sanders z tym brakiem jednego ciosu, którym będzie potrafił zatrzymać Canelo, bo wiemy, że jedynym sposobem, żeby zatrzymać Canelo, trafić go czymś mocnym i dać mu do myślenia, a zostanie zmieciony w ringu i wcale się nie dziwią, jeśli to będzie, mówię o fachowcach, że będzie to maksymalnie 3-4 rundy. Trener Canelo, Eddie Reynoso, powiedział, że po szóstej rundzie będzie już tylko pytanie, w którym momencie go Canelo znokautuje. Natomiast jest druga strona medalu, ludzie również znający się na boksie, mówiący, że to będzie najtrudniejsza walka w karierze Canelo. Ze względu na techniczne umiejętności Sandersa, niewygodny sposób, śliski sposób boksowania. Natomiast ja się przychylam nie do końca, że to będzie bardzo łatwa walka dla Canelo Alvareza, natomiast nie przewiduję tutaj jakichkolwiek problemów na stadionie, który naprawdę trzeba zobaczyć, bo byłem dwa razy na All-Star Game, byłem na walce Pacquiao, stadion, który ma 100 tysięcy i gdzie te wielkie ekrany nad ringiem są dwa razy większe niż boisko od koszykówki. Nie pomyliłem się, dokładnie takie są te oglądanie tego, jest zupełnie coś niesamowitego. Ale nie spodziewam się większych problemów, spodziewam się gdzieś koło siódmej, ósmej rundzie, po ósmej rundzie, jak zapowiada Eddie Reynoso, przełamany zostanie i znokautowany albo poddany, bo to też biorę pod uwagę BJ Sanders. No na razie trzeba powiedzieć, że ma najlepszego menadżera do spraw PR-u i marketingu, BJ Sanders, w osobie Tysona Fury'ego, który daje mu wsparcie i tam gdzieś wizualizuje ten pojedynek, mówiąc o tym, że to się właśnie skończy sensacyjnie. Natomiast już przechodzę do samego Tysona Fury'ego, bo no, długo to wszystko trwa. Z datą, z miejscem starcia z Antonym Joshuą, czy masz jakąś informację z pierwszej ręki od Ediego Hearna z teamu? Czy to się gdzieś oficjalnie zmaterializuje w tym tygodniu? Absolutnie jestem po stronie Eddie Hearna tutaj, jak nie zawsze bywam, natomiast no to jest człowiek, który stara się coś zrobić. To, co powiedział parę dni temu, oczywiście znacie tą wypowiedź, że słuchaj, Bob, jak nie chcesz pomóc, to przynajmniej nie przeszkadzaj. No bo prawda jest taka, my to widzimy. Każdy z nas to widzi, że Frank Warren siedzi gdzieś z boku i narzeka, Bob Arum siedzi gdzieś z boku i narzeka, natomiast gościem, który robi całą robotę, jest Eddie Hearn. Więc tutaj naprawdę ten podział 50 na 50, który panowie będą mieli, czy 50 na 50 się mówi, no to jest nieuczciwy, no bo Eddie Hearn powinien dostać, nie wiem, dodatkowe parę milionów, chyba że dostaje. Natomiast wydaje mi się, że ten termin, który w tej chwili najczęściej jest powtarzany, czyli pierwsza sobota sierpnia, to jest ten termin, o którym usłyszymy być może już podczas walki czy po walce Canelo kontra Sanders, bo Eddie lubi wykorzystywać wielkie imprezy do ogłaszania wielkich walk. Nie zdziwiłbym się w ogóle, gdybyśmy oficjalnie o tym nie dowiedzieli się już w najbliższą sobotę. Czy ty z Dallas wracasz do Chicago, czy lecisz prosto do Warszawy na Polsat Boxing Night? Nie, wracam do Chicago i później lecę, natomiast wszystkie te wymagania, które w tej chwili zbieram przed wylotem do Polski, powodują, że włosy ja mam siwe, na szczęście, także bardziej mi już nie posiwieją, natomiast jest to rzeczywiście wyprawa typu, nie wiem, do jakiegoś buszu. Nie w sensie, że krytykuję jedno czy drugie, natomiast liczba różnych testów, które muszę mieć w zależności od miejsc, przez które będę przelatywał, lecąc do Polski, to naprawdę, naprawdę głowa boli. Ale to już jest mój problem, natomiast mam nadzieję być podczas walki piątkowej Michała Cieślaka z Kaszyńskim. Bardzo dziękujemy. Przemek Garczarczyk, prosto z Chicago, ze Stanów Zjednoczonych. No, można tylko pozazdrościć, że za chwilę zobaczy na żywo walkę Canelo Alvareza. Czy wy się spodziewacie jakichkolwiek problemów meksykańskiego mistrza? Biorąc pod uwagę, patrząc w jakiej formie Canelo był w swoich ostatnich walkach, a była okazja go oglądać. W sumie Sanders walczył bodajże chyba w listopadzie, tak? Pod koniec roku walczył. Tak, pod koniec roku z Marejem. Z Marejem walczył, tak. No,
to na pewno jest typ niewygodnego zawodnika, tylko pytanie, czy on będzie niewygodny dla Alvareza. No myślę, że to jest zawsze pytanie. To jest dobre zdanie. Nie sądzę, nie sądzę. Myślę, nawet jeżeli byłoby to zwycięstwo punktowe, zakładając, że byłaby taktyka na wskroś, jakaś tam defensywna, uciekałby ten, czy 12 rund można uciekać przed Alvarezem, na kolejne pytanie. Właściwie takie bez odpowiedzi. No myślę, że tutaj będzie moim zdaniem pewne zwycięstwo Alvareza, natomiast no nie postawiłbym wszystkich pieniędzy, że będzie koniecznie przed czasem. Być może będzie punktowy. Czy Paulus Canelo gdzieś przewiduje jakiekolwiek problemy Canelo? Nie no, Canelo widział w ringu wszystko. Mówiło się teoretycznie, że styl BJ Sandersa będzie dla niego ekstremalnie niewygodny. Mówiło się to jeszcze, kiedy Sanders był mistrzem świata w kategorii średniej. Natomiast owszem, Sanders pokazywał kunszt w walce z Lemieux i chyba to dla mnie była najlepsza jego walka, ale Lemieux jest zupełnie w porównaniu do Alvareza jednowymiarowym zawodnikiem. Nie skraca ani w ten sposób ringu, ani jest tak szybki na nogach, ani ogólnie nie jest tak szybki, ani nie rozwija się tak w ataku, w kombinacjach, także tutaj Sanders będzie miał problemy. Myślę, że się zmęczy. Zmęczy się tą presją Canelo, nawet bez ciosu, i myślę, że walkę wygra Canelo przed czasem, albo właśnie TKO, bo Sanders nie będzie miał ochoty walczyć, albo gdzieś któryś cios, czy na tułów, prędzej na tułów, czy na głowę siądzie. No ja jednak go nie skreślam tak do końca, tak jak go jeszcze skreślałem 2-3 miesiące temu, natomiast posłuchałem trochę wywiadów z nim, poczytałem trochę, co się dzieje tam w obozie i rzeczywiście no, widziałem, jak wygląda fizycznie, bo u Sandersa było tak bardzo często, że on na konferencję wychodził mocno taki zalany, potem musiał zaczynać właściwie od zrzucania wagi od jakichś 200 funtów, więc teraz wyglądał dużo lepiej na bardzo wczesnym etapie przygotowań i widać, że ta fizyczność jest i ona może być jakimś jego atutem. Myślę, że jakimś atutem może być też narożnik, bo Ben Davison no to już pokazał, że jest jednym z tych trenerów młodego pokolenia absolutnie takich, którzy w takich właśnie wyjątkowo trudnych czy wręcz niemożliwych wyzwaniach potrafią sobie poradzić. Tam jest cały sztab analityków, no ale koniec końców wyjdzie do ringu dwóch pięściarzy i no nie potrafię z czystym sumieniem powiedzieć, że Billy Joe będzie miał jakieś większe szanse, no bo pamiętam, jak granił go Szefat i Sufi, no to z całym szacunkiem i Sufi bije jak bije, natomiast Canelo bije dużo mocniej. Natomiast Billy Joe też jest zadaniowcem, to jest pięściarz, to pokazała walka z Lemieux, no tam się nie dał dotknąć żadnym mocnym ciosem. No tylko, że tak jak mówisz, to jest jednowymiarowe Lemieux, to jest zupełnie inny rodzaj wyzwania. Natomiast jakbym miał typować to na ten moment, myślę, że Canelo wygra, ale wygra na punkty po walce, która będzie bardziej wyrównana niż się wielu wydaje. Jeśli chodzi o narożnik, to po drugiej stronie również narożnik nie cierpi, bo Eddie Reynoso ostatnio ma dobrą pasce i rzeczywiście tutaj trzeba podkreślić, że Sanders będzie dobrze przygotowany, bo on tak naprawdę wie o tej walce długo, to już tak, to nie jest tak. Miał tą walkę z Marejem, wcześniej był mało aktywny, bo przed Marejem nie walczył rok, ale w tej chwili pół roku to jest idealnie na przygotowanie i on już od dawien dawna szykuje się do tego pojedynku. Może ta walka z Marejem to było jakieś takie zrzucenie rdzy, no bo oglądałem tę walkę, ona też była trudna do oglądania, tam też no nie widziałem zawodnika, który miałby z Canelo jakiekolwiek szanse, natomiast no wiem, obserwując karierę Sandersa, gdzie działy się różne dziwne rzeczy, że to jest właśnie dziwny zawodnik i dlatego do końca go na pewno nie skreślam, ale wydaje mi się, że da dużo lepszą walkę niż wszystko w tym momencie wskazuje, natomiast no nie potrafię sobie wyobrazić, że wygra. Ma kilka elementów wspólnych z Tysonem Fury. To, że mobilizuje się na najlepsze pojedynki, niezły refleks, niezłą pracę nóg, także można się spodziewać, że to będzie najlepszy BJ Sanders w karierze i mimo to myślę, że przegra przed czasem. Niewiele brakowało polskiego zawodnika mielibyśmy na tej gali, bo przymierzany był do Sancheza w kategorii ciężkiej Mariusz Wach. Ostatecznie Mariusz dzisiaj nie jest gotowy na taki pojedynek i z tego co widziałem, chyba Nagi Aguilera będzie. Aguilera, który miał z Mahmudowem walczyć na tej gali, gdzie miała być walka Macieja Słowiańskiego. Który przegrał z Werwejko i który był w fatalnej formie w Radomiu, chyba z tego co pamiętam. Tak, na karcie też Soton, na karcie Conway, no ale też wiem jak to wszystko wygląda. Tam będzie też ciekawa walka, wydaje mi się, brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Rio kategorii półśredniej, Chisoko, to jest taki niepokonany Francuz, 12-0. Z Conwayem będzie się bił. No i
kolejna walka dopiero raczkującego na zawodowym ringu Kenshona Davisa, wielkiej nadziei Stanów Zjednoczonych na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. On się wycofał z tego już wcześniej. On przegrał tam wprawdzie z Cruzem Mistrzostwa Świata, z Andy Cruzem z Kuby, po fantastycznej walce zresztą. Także przed nim moim zdaniem fajna kariera stoi otworem. Będzie tam jeden polski zawodnik, ale na trybunach, bo z tego co wiem, Janek Czerklewicz wybierał się dokładnie teraz do Stanów Zjednoczonych posparować i zahacza tą galę. Słuchajcie, no to gdzieś na koniec zajmijmy się polskim wątkiem, bo w przyszłą sobotę, najbliższą sobotę, Canelo Sanders, natomiast za już w tej chwili 11 dni Polsat Boxing Night z 10 z walką wieczorem. Piątek będzie, tak? Tak, z 14 maja. W piątek z walką wieczoru Michał Cieślak kontra Juri Kaszyński. To będzie, nie wiem, czy półeliminator, czy taki już finalny eliminator. No, należy przypuszczać, że być może jeszcze jedna walka do ewentualnego starcia o pas. I tam w walce wieczoru po raz kolejny zresztą na Polsat Boxing Night Michał Cieślak, którego serdecznie witamy. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry, witam wszystkich. No słuchaj, czekałeś, nie mogłeś się doczekać, ale w końcu można było wrócić do pracy, do sparingów, czasu pozostało niewiele. Powiedz, jak gdzieś ta zmiana rytmu i te przerwy, te zastopowania jakby systemu sparingowego wpłynęły na ciebie? No tak, czekałem, a się doczekałem, także dla mnie jak to mogło wpłynąć? Na mnie to tylko tak wpłynął, że byłem trochę zły tym wszystkim, co się dzieje, a myślę, że na moją formę to mogło wpłynąć tylko na plus, bo tam odpocząłem tydzień czasu, później tam znowu rozpoczęliśmy sparingi i myślę, że to jest może tylko być na plus, także co się nie odwlecze, to co się odwlecze, to nie uciecze i ten. I no i co, jedziemy z koksem. Słuchaj, jak ocenisz swoją formę w tej chwili? Uważasz, że to jest forma dobra, bardzo dobra czy wyśmienita? Ja tak nie lubię się jakoś oceniać, wiesz, tak nigdy nie lubiałem i ten. Ja się czuję dobrze, nawet myślę, żebym się dobrze czuł. Z dnia na dzień już teraz się czuję coraz lepiej. W czwartek robimy ostatni sparing, no i myślę, że to będzie akurat będą te dni, które będę łapał już taką świeżość i no i w piątek będzie to, co ma być. Czy ten pakiet sparing partnerów, on był ewidentnie sformatowany pod boks, który pokazuje Juri Kaszyński? Tak, my zaczęliśmy sparingi już w Blue Mountain, także w Blue Mountain był Stas, także Stas przyjechał i Stas tak go trochę tam, najbardziej z tych sparing partnerów moich był do niego podobny, także... Mówisz o Kutinie, no, tak? Mówisz o Kutinie. Tak, o Stas Kutin, który miał walczyć z Kalęgą, także... No fajnie, bardzo dużo rund przesparowanych i później zrobiliśmy no przerwę i znowu wznowiliśmy te sparingi, także no bardzo mocny okres to dla mnie był. Michał, a czy ty masz taką wiedzę? Czy to jest jakby finalny eliminator do walki o pas IBF, czy to jest ten półfinał eliminatora i trzeba będzie stoczyć jeszcze jeden pojedynek? Masz taką wiedzę? Ja mam takie wiedzę, powiem ci tak, na dzień dzisiejszy nie chcę się nad tym zastanawiać jestem sfokusowany tu na walkę i co będzie po walce, to będzie. Ja wychodzę, chcę się pogadać jak z najlepszej strony, chcę tę walkę wygrać w dobrym stylu, a czy to jest eliminator już taki finalny, czy półeliminator, dla mnie to jest obojętne. Słuchaj, no pewnie tutaj nam nie zdradzisz dzisiaj za bardzo planu taktycznego, bo trener Liczyk to przygotowuje i skrętnie ukrywacie. Natomiast gdybyś tak miał na zasadzie i na bazie analizy, oglądania walk Kaszyńskiego powiedzieć w twoim przekonaniu atuty tego zawodnika i też no na przykład co ci będzie pasować w jego boksie? Atuty tego zawodnika na pewno nie wolno mu dać boksować, także on lubi też iść do przodu cały czas i rzucać ciosy i sobie boksuje. Jak idzie do przodu, to sobie właśnie z luzu wtedy boksuje i myślę, że tego na to nie wolno pozwolić mu, także myślę, że będzie mi odpowiadał i pasowało. A co będzie mi tam pasowało w jego boksie, to zobaczycie w piątek. A jest jakiś taki element w boksie Kaszyńskiego, który tobie imponuje, który ci się bardzo podoba i mówisz, no to robi ten chłopak naprawdę fajnie? On ogólnie, całościowo jest bardzo dobrym zawodnikiem, także myślę, że tak jakoś na takie czynniki pierwszego nie rozkładałem. No, bardzo dobry, solidny pięściarz, także... Tak jak mówię, ja miałem bardzo dobre przygotowania pod tą walkę, dobrze się przygotowuję, jestem zdrowy, nic mi nie boli, nic nie dolega, także to jest najważniejsze i
i wyjdę na 100% przygotowany na tą walkę i dam z siebie wszystko i myślę, że będzie fajna walka. 14 maja, Polsat Boxing Night, piątek, walka wieczoru, Michał Cieślak, Jurij Kaszyński. Bardzo Michał, serdecznie dziękujemy. Zdrówka i oby ci omijały kontuzje w tym ostatnim okresie. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, na razie. Dziękuję. Jurij Kaszyński, bardzo wysoko sklasyfikowany w rankingu IBF-u, bo te dwa pierwsze miejsca są nieobsadzone. Na trzecim, z tego co pamiętam, Opetaja i na czwartym właśnie Jurij Kaszyński. Tak spoglądamy na tych rywali, bo to jest oczywiście bardzo dobry zawodnik. Zawodnik, który ma określone umiejętności. Natomiast na tej liście jednak rywali, z którymi się mierzył na ringu zawodowym, nie ma nikogo. To zdecydowanie jakby ciekawszą kartę ma Cieślak, jeśli mówimy o nazwiskach. Bo to jest, z tego co pamiętam, to był Fortrain. Francuz, który chyba teraz ma 17-3, wtedy miał 14-1 i ta walka z Pfeifferem. Dosyć równa na kartach punktowych. Ale jednak przegrana. Tak, no, ale mimo wszystko to pokazuje nam, jakie są dzisiaj realia w kategorii cruiser. Rzeczywiście, wydawało się, że jeszcze z tym potencjalnym odejściem Bradysa, które trochę się wstrzymało, to trochę ten proces być może opóźni. Natomiast mamy taką wymianę pokoleniową i mamy wejście wielu nowych zawodników, gdzie takie konfrontacje, myślę, że będzie do nich dochodziło częściej, jeśli będziemy mówić o eliminatorach, o tym, jak tutaj będzie się sytuacja przedstawiać w drodze do walki o pas, to takie starcia właśnie. Mamy zawodników właściwie o bardzo podobnych rekordach, w bardzo podobnym wieku. Przebieg tutaj możemy się oczywiście sprzeczać, że Michał Cieślak ma większy, ma te nazwiska konkretniejsze, jeśli chodzi o to CV, no, ale to sprawia, że ten pojedynek jest tak ciekawy. Myślę, że tutaj też ten układ stylów zwiastuje, że to może być naprawdę bardzo konkretna i bardzo fajna dla oka walka przede wszystkim. Czy jest jakiś element w boksie Kaszyńskiego, który może sprawiać problemy Cieślakowi? To się wszystko okaże w ringu, dlatego że Kaszyński, to co powiedziałeś, no walczył z Rosłanem Pfeifferem, który przecież też nikim szczególnym wcześniej nie był, a ma teraz bardzo dobry bilans. Kaszyński wciąż ma ten bilans bardzo dobry, bo z 20 walk wygranych 18 przed czasem. Można powiedzieć twardy Sybirak o bardzo dobrych warunkach fizycznych, takich jak Michał, bo on ma 189, Michał 190. Nie podałem, nie znalazłem zasięgu Kaszyńskiego. A zasięg Cieślaka jest fenomenalny. No właśnie ma znakomity zasięg. Zdaje się, że Kaszyński ma trochę mniejszy. Twardy Sybirak, no trzeba przyznać, że z Nowosybirska było sporo naprawdę znakomitych pięściarzy. Jest jeszcze jeden dosyć istotny element. Pamiętajmy, że poza jedną walką w Jekaterinburgu wszystkie walki Kaszyński stoczył w jednym miejscu, czyli w stolicy altajskiego kraju. Barnaut to jest 250 km od Nowosybirska. To też nie jest człowiek, który tam, prawda, jeździ po świecie, no, ale mieliśmy już takich zawodników, którzy gdzieś tam. No, wygląda na to, że to będzie naprawdę trudny pojedynek. Tylko z drugiej strony, jak patrzymy na Cieślaka, on z tymi zawodnikami, którzy kiedyś sprawiali innym sporo problemów, więc Palacios, sięgając dalej w czasy Kalęga, prawda, sprawy. Rawczenko nawet. Raczenki przed czasem nie skończył, ale go zbił. Ale on się po tych zawodnikach po prostu przejeżdża. Się po prostu po nich przejechał. Mamy do tego już tego, Mabiki specjalnie nie liczę, no ale naprawdę ten poważny test również wytrzymałości psychicznej w tych bardzo niecodziennych, trudnych okolicznościach walki o Mistrzostwo Świata w Kinszasie, prawda? Bo tam była druga walka, która gdzieś tam się toczyła w cieniu tego pobytu i on to wszystko wytrzymał. Tam naprawdę niewiele brakowało, żeby ta walka była jeszcze bardziej wyrównana, gdyby tam ten jeden ten błąd tylko popełnił. Ja oglądam sparingi Cieślaka 3 razy w tygodniu. Jestem na jego treningach. To jest pięściarz, który w tym momencie jest tak, w świetnym momencie, jeśli chodzi o psychikę, znakomicie przygotowany fizycznie, z dobrymi warunkami fizycznymi, już z coraz większym doświadczeniem, bardzo dobre cechy motoryczne, bo on w tej chwili ma i wydolność, i szybkość, i refleks. Przede wszystkim mu się chce, ma marzenia. On tam nie ma cienia wątpliwości na tych sparingach, co on chce osiągnąć. On w każdym sparingu chce
chce znokautować swojego rywala. I teraz tak. I jak dostaje teraz lepszych sparring partnerów, to widać, że się od nich uczy. Ma ze Stasem chwilę problem, bo Stas ma inny styl, już jest to inny zawodnik, który nie łamie się fizycznie. On za chwilę dopasowuje się do Stasa. Teraz ma takiego zawodnika z Ukrainy 6-0 bodajże, który też na początku sprawiał mu problem i Cieślak idzie z nim na wojnę, ale też pokazuje nowe elementy. Ja myślę, że Cieślak, jeśli będzie miał dobrych właśnie rywali i dobrych sparring partnerów, to jest w tej chwili najlepszy zawodnik w Polsce. Czyli uważasz, że to jest dzisiaj numer jeden, jeśli chodzi o polski boks? Na pewno jest w pierwszej trójce, może numer jeden, bo jeszcze widzieli więcej na przykład Sulęcki, ale zobaczymy, jak Sulęckiemu się jeszcze chce boksować i jak wyjdzie, ale myślę, że w takim, jeśli chodzi o prime, to Cieślak jest numer jeden i ja czekam na walkę z niecierpliwością. Jeszcze tak Kaszyńskiego nie analizowałem, ale z tego, co obserwuję Cieślaka, to się po nim przejedzie i myślę, że trzeba w niego inwestować, bo jeśli mamy z kogoś czerpać satysfakcję, to właśnie to jest Cieślak. Oglądam teraz taki serial Netflixowy, Nokautujący cios, Carlos Monzon, i tak patrzę na Cieślaka, to mniej więcej tak samo wyglądają te sparingi. On nie wychodzi na sparing, żeby się bawić. Tak. To wszystko się tutaj zgadza absolutnie. Jest też faktycznie ten młody aktor, który gra młodego Monzona, bo tam jest jakby dwutorowa jest narracja. Bardzo, ale ten stary też jest podobny, tylko oni są podobni do niego inaczej trochę. I to jest właśnie bardzo w tym serialu ciekawe. Oczywiście polecamy, bo to jak mówiliśmy tutaj o tych mrocznych przypadkach, no to Monzon to jeden z tych pierwszych, którzy też mieli żonobójstwo na koncie, ale to akurat po zakończeniu kariery, więc trochę inna sytuacja. Natomiast co do samego Michała, to tak, trzeba w niego inwestować już teraz. Tutaj nie ma co czekać i wydaje mi się, że to jest ten moment, no nie zaglądając w metrykę, niedawno skończył 32 lata, więc to jest ten moment, gdzie on jest w prime, jest jeszcze niezużyty, nie absolutnie fizycznie, wydaje mi się, że jest w najlepszym momencie swojej kariery, ale jest już doświadczony, ma to doświadczenie, które jest bezcenne, to z Kinshasy, to już o tym mówiliśmy wiele razy, ale niewielu polskich pięściarzy udźwignęłoby to wszystko, co się działo i w okolicy ringu, i poza ringiem, i to, jak tam trzeba było przez kilka dni sobie radzić. A jeszcze potem wyszło do ringu i dało tak dobrą walkę, która na neutralnym ringu, gdzie rundy nie kończyłyby się tam chwilę wcześniej, tak jak się tam kończyły, no to myślę, że mogłaby pójść w obie strony. Janusz tutaj zwrócił uwagę na to, gdzie boksował do tej pory Kaszyński. No teraz przyjeżdża, bo oczywiście no jest to walka o pas, ale to też jest walka, za którą po prostu bardzo dobrze Kaszyński zarobi. To go przekonało do przyjazdu do Polski. Natomiast to też trzeba powiedzieć, że należy przypuszczać, że przyjedzie zawodnik przygotowany, bo ja między innymi znalazłem taką informację, że on no, sporo tygodni spędził na sparingach na przykład z Papinem. Ale pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że to też już jest zawodnik, który no, wchodzi w tą delikatną, biorąc pod uwagę kategorię smogę cienia, bo ma 35 lat, znaczy bardzo dobry wiek, ale to też dla niego jest szalenie istotny pojedynek, no bo otwiera się droga do walki o coś więcej, prawda? I na polu finansowym, i na polu samego sukcesu. A wiemy, jak to jest w Rosji, jak się przegra jedną, drugą, trzecią taką walkę, to potem się ma jak Kudryaszow, czy jak Czakijew, czyli to stopniowo coraz niżej, potem w końcu tobie zapominają, jeśli ci nie stworzą nowej kategorii jak Kudryaszowowi, żeby zaraz będzie w jakimś półeliminatorze walczył, no to nie ma za bardzo tam już... Bracie, w Rosji nie ma po raz trzeci powrotu do ringu i odgrzewania. Tam jest cały czas produkcja nowych zawodników. No właśnie, też jest ciekawe, bo tutaj jednak jego menadżer mówi cały czas o tym, że no, historie covidowe miały wpływ na to, słuchajcie, na dyspozycję. Ale Powietkin na to absolutnie zapracował, na to, żeby go tak szanować, tak cenić, dać mu kolejne szanse. Bo nie dość, że był wybitnym kickbokserem, był mistrzem świata, mistrzem zawodowym Europy w kickboxingu, to później, trenując te dwie dyscypliny, już jechał od mistrzostw Europy w Permie w 2002 roku samymi sukcesami. No, zabrakło mu tak naprawdę przy zawodniku takiej klasy, tyle potrafiącym, pełnego tytułu mistrza świata. Nigdy nie zrozumiem, jak mógł mu dać tak wyrównaną walkę Marco Huk, biorąc pod uwagę umiejętności. Nawet Huk był w tamtym... Moim zdaniem wcale nie przegrał Huk tej walki. Lepszy. Ja dawałem zwycięstwo Hukowi, natomiast to był najsłabszy okres chyba Powietkina w karierze, gdzie trenował w Stanach Zjednoczonych, słaby fizycznie, mentalnie też chyba nie bardzo grało tam. Czy wtedy już się właśnie, on się rozstał wtedy z Teddy'm Atlasem i to była pierwsza walka, gdzie byli strasznie skłóceni, Atlas też tam trochę grał w swoją grę przy tym wszystkim, więc tam sporo... Ja, Kacper, nie chciałbym rozmieniania nazwiska Powietkin, jednak żeby za chwilę stał się ofiarą dla tych młodych groźnych, bo on swoje zrobił, tak jak mówisz, bardzo długa kariera, też naprawdę
naprawdę już zużycie, wyczerpanie. 14 lat, od 2007 roku w top 10 dering wagi ciężkiej. Ale słuchajcie, z jakimi ludźmi on wygrywał i się bił na ringu olimpijskim, w Mistrzostwach Europy. Miał Camarelle, to był jego odwieczny rywal, którym on zawsze wygrywał, prawda? Ale... Camarelle, też znakomity pięściarz, choć na zawodowej kariery nie zrobił, bo nie podpisał. Spełnił się, zarobił. Szkoda byłoby w tej chwili rozmieniać nazwiska, szkoda byłoby przegrywać z prospektami, szkoda byłoby tracić zdrowie. Także... Ale ciężko się odchodzi po porażce przed czasem. No ja wiem, tylko tak realnie popatrzysz na mistrzów pełnoprawnych, szanse zero. Nie, no tak. No i z Joshuą walczył, to widzieliśmy. Był wtedy w lepszym momencie trochę, był jeszcze młodszy i, no i przed zakażeniem koronawirusem, więc to też... Ale oczywiście to... Z Tysonem jest bez szans. W ogóle tak. Ciekawa wypowiedź Tysona Fury, bo ja śledzę te jego wypowiedzi. One są ekstremalne, skrajne, bo raz jemu do głowy przychodzi, że on będzie chciał męczyć Joshuę w ringu i spędzić z nim 12 rund. Teraz powiedział, że jeśli do trzeciej rundy nie skończy do Joshuę przed czasem, to sam się podda. No, myślę, że trzeba czekać na dzień przed walką, co powie w ostatniej chwili, to zapamiętać, bo po drodze parę komunikatów będzie. Słuchajcie, no pewnie za tydzień sobie dłużej porozmawiamy na temat tego, co dziać się będzie w Dallas. Przeanalizujemy też kartę Polsat Boxing Night. Ta gala już w piątek 14 maja. Będzie jeszcze kilka innych wydarzeń w świecie zawodowego boksu. Za dziś panom już bardzo serdecznie dziękuję. Big John, Janusz Pindera. Maciej, Polish Canelo Myszkin, dziękuję. Kacper, no właśnie, muszę ci coś wymyślić. Bartosiak, jakiś nick. Przypominam tylko, że w piątek, krwawy piątek, 7 maja, Gromda, już po raz piąty wchodzą bohaterowie w mieście grzechu. To w piątek na Gromda TV, a także na antenie kanału sportowego. Nasze odkodowane studio, między innymi chyba Maciek ma wpaść, Artur Szpilka, Janusz przed mikrofonem. Kasperek, jak ma ochotę, to zapraszamy, żeby to zobaczył z bliska. A za dziś pięknie dziękujemy. Dobrego wieczoru. Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher.